Moim Państwa gościem jest Maria Juroszek, mistrzyni świata w siłowaniu na rękę, która jakiś czas temu wróciła z mistrzostw z Malezji. Marysiu, jak wspominasz właśnie te przygotowania, bo to długa droga do tej Malezji. Trzeba było najpierw zdobyć sponsorów, pozyskać pieniądze na ten wyjazd. Założyłam zrzutkę, gotowałam, różne rzeczy robiłam, żeby te pieniądze nazbierać. Dzięki i Wam, OX-owi i innym mediom społecznym po prostu udało się. No udało się i udało się wyjechać do Malezji. Ta podróż też obfitowała w wiele przygód, którymi się dzieliłaś w mediach społecznościowych. Jak wspominasz chociażby ten lot i samą tą podróż? No, loty były przygody, już w Warszawie zepsuły się hamulce w samolocie, siedzieliśmy 3,5 godziny, potem nam w Doha uciekł następny samolot do Kuala Lumpur, także przygody były niezłe. Przygody były niezłe, a już same mistrzostwa, tamte emocje, to co tam się działo, podziel się z nami tymi wspomnieniami. No, emocje były fajne, ja nie miałam wiele konkurencji, niestety koszty były za wysokie. Mi udało się, ale nie wszystkim się udało nazbierać te pieniądze. Ale liczy się, że ty byłaś, że tobie się udało, no i przede wszystkim złoto, które przywiozłaś do Cieszyna. Przede wszystkim przywiozłam 2 złota w Grand Mastersach i niepełnosprawnych. Udało się, jest ta satysfakcja, jest ta radość, że udało się tak daleko polecieć, być na tych mistrzostwach, bo to był też wysiłek ogromny, żeby się tam dostać. Tak, dokładnie. Więc no była walka, ale udało się dzięki, tak jak mówiłam już, i portalom społecznościowym, i mediom tutaj naszym, Wam, gazetom różnego rodzaju i znajomym i przyjaciołom udało się. A ponieważ nagrywamy tą rozmowę, ten wywiad początkiem listopada, to ja myślę, że to też taki dobry czas na krótkie podsumowanie. Jaki to był rok dla mistrzyni świata pod tym kątem sportowym? Bardzo dobry. Zdobyłam i złote medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Na mistrzostwa Polski nie startowałam, bo miałam wymianę rozrusznika serca, więc nie mogłam startować. Było to za krótko po wymianie, ale udało się. No, mistrzyni świata nie próżnuje. Jakieś zawody teraz? Kolejne? Nie, ja nie będę startowała w zawodach, ale szkoła Nambajerka w Skoczowie poprosiła mnie o zorganizowanie zawodów o mistrzostwo szkoły 7 listopada, więc tyle. Trzymam kciuki za te wszystkie akcje, bo mistrzyni świata to również też wielka działaczka społeczna. Tak, dziękuję bardzo.